wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem chciałem się z Wami podzielić podłogą z mikrocementu, jak się użytkuje, jak się sprawuje. Ponad pół roku już tutaj mieszkamy. A więc tak, no, podłoga została zrobiona zgodnie z zaleceniami. Tak jak widzieliście na filmie, myślę, że wszystko było zgodne z tym. Ogólnie bardzo nam się podoba ten efekt, ta podłoga. Fajnie jednolita powierzchnia wszędzie, tylko są silikony tutaj na dylatacjach. Taki uszczelniacz specjalny. Pierwszą rzeczą taką to jest to, że wydaje nam się, że ta podłoga jest bardzo miękka. Słyszałem też opinie różne, że może taka być. Miękka jest, widać takie odciśnięcia, jak coś takiego cięższego upadnie, to jakaś wgniotka się robi, więc myślę, że to jest taki duży minus tej podłogi. Ona trochę się zachowuje jak parkiet drewniany. Jak się wprowadziliśmy, bodajże minęło 3 tygodnie od utwardzenia akurat tego salonu tutaj, bo robiłem to partiami. Więc możemy tutaj zaobserwować, na tych cienkich nóżkach są filce, ale widzimy tutaj na przykład o takie wgniotki. I te wgniotki powstały na samym początku. Teraz jak się przyglądam, to nie widzę ich za bardzo. Podłoga w kuchni była dużo wcześniej zrobiona i na przykład tu nie ma takich rzeczy. Są gdzieś takie jakieś też tam, ale nie aż tak jak powstały w tamtym miejscu. Więc wydaje mi się, że to też jest ważna rzecz, jeśli chodzi o czas schnięcia tego utwardzenia w 100%. Gdzieś jeszcze usłyszałem, że może to być problem z tym mostkiem szczepnym, że on taki efekt może powodować. Aczkolwiek no, gdzieś tam jeszcze jakiś inny produkt oglądałem, no i takie rzeczy się nie działy wtedy na takim innym produkcie. No więc kwestia wybrania materiałów, zrobienia, tu jest do przemyślenia. No, ja to robiłem pierwszy raz, myślę, że i tak jak na pierwszy raz to wyszło mi dobrze. Jeśli chodzi o jakieś rysy, no to ogólnie nie zaobserwowałem jakichś takich rys typowych, aczkolwiek gdzieś tam jakąś dużą taką widziałem, ale to już musi być naprawdę mocna rysa. Przy dziecku, jak to się sprawuje, no nie oszczędzamy tej podłogi. Na samym początku zwracałem uwagę, ale już teraz przestałem zwracać uwagę na to i gdzieś tam na przykład zabawka jakaś, o proszę, upadła. I mamy wgniotkę taką, więc no, z daleka tego nie widać, trzeba się przyglądać. My nie oszczędzamy tej podłogi, użytkujemy ją normalnie. Gdzieś tam na wejściu też piasek czy coś, jak wchodzimy do tego, więc no, nie oszczędzamy tej podłogi. Jeśli chodzi tutaj też o samo wykonanie, to lakier tutaj jest podstawowy z dodatkiem tego utwardzacza 3K, więc ona powinna być też bardziej odporna. Aczkolwiek teraz bym się zdecydował chyba na ten lakier turbo tak zwany, też z tej firmy Festfloor, bo on podobno jest jeszcze twardszy i myślę, że lepiej by tu się zmywało tą podłogę. Jeśli chodzi ogólnie o mycie, no to używamy po prostu wody z jakimś tam płynem do mycia naczyń i tyle. Mop płaski i tak myjemy tą podłogę. Nie używamy jakichś środków, bo nie ma takiej potrzeby jakichś tam mocniejszych, bo wszystko schodzi tutaj z tego. Więc ten lakier jeszcze o tyle byłby może lepszy, ta powierzchnia, jakby to było bardziej wyszlifowane, bo gdzieniegdzie są takie jakieś niedokładnie jest to wyszlifowane i widzimy, że w tych miejscach gdzieś trochę więcej brudu się zbiera. Aczkolwiek no, wystarczy trochę dłużej po prostu pomachać mopem w tym miejscu i tyle.
Jeśli chodzi o sam kolor, no to fajnie zależałoby nam na takim kolorze. To jest SN 3000, szary. No i on jest fajny, bo tak, odbija światło, jest bardzo jasno. Bardzo fajna, jasna jest ta podłoga, no ale każdy po sprzątaniu, nawet każde prucho widać gdzieś tam jakieś. Na kamerze tego nie będzie widać, ale tutaj widać niestety. Przy sprzątaniu akurat to jest fajny plus, bo widać gdzie trzeba odkurzyć jeszcze. Gdzieś tam jak jakiś fafoł się znajduje. Chcemy też w przyszłości kupić sobie robota sprzątającego, który odkurza i myje. I zobaczymy, czy on w ogóle da radę na takiej podłodze. No, tym mopem jednak trochę trzeba się tam namachać, żeby coś tam doczyścić, więc zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Dookoła mamy też silikon, wszędzie ten taki klejouszczelniacz, można coś takiego nazwać. On się niestety brudzi, jak się myje mopem, tak samo ściany, ale wiedzieliśmy o tym. Nie chcieliśmy żadnych cokołów ani listew przypodłogowych. Także no, raz na jakiś czas po prostu trzeba przejechać ścierką, bo gdzieś tam może się to ubrudzić. Więc mówię, sama ścierka z wodą i też schodzi. Tak samo te dylatacje. Ja będę jeszcze raz robił ze względu na to, że ona trochę usiadła już po pewnym czasie. Więc jeszcze raz ją sobie wypełnię. Gdzieś tam powinno się wkładać taki sznurek, taką piankę, ale to są zbyt małe dylatacje, bo one były nacinane taką zagłębiarką do drewna, tylko że tarcze do betonu i na listwie. I w ten sposób było to nacinane, więc tam gdzieś jest około 3 mm. Brzegi były robione multitoolem. No więc ten silikon niestety się troszeczkę brudzi i trzeba gdzieś tam, jak chcemy doczyścić, to trochę mocniej wyszorować. A zależało nam tutaj, tak jak widzicie, na takim efekcie. Że nie ma, są te drzwi ukryte i nie ma tutaj żadnych listew przypodłogowych ani tego, innych tego typu rzeczy. Żeby gdzieś tam to jakoś ładnie wyglądało. Dlatego postawiliśmy tutaj na ten silikon. A też bardzo dobrze uszczelniło tutaj nasz dom. Myślę, że to też dużo dało, takie uszczelnienie. Jeśli chodzi teraz o jakieś plamy, na przykład o jakieś tam rzeczy, które się mogą wylać, no to jakieś plamy od wina były, jakieś tam od soków, takie rzeczy, tu nic nie zostaje. Od buraczków na przykład to się nic tutaj nie dzieje z tym. Jak jest na bieżąco gdzieś tam starte czy coś, to nie ma nic takiego. Jeszcze w czasie budowy, jak już kończyliśmy, to była próba taka poddana, że robiliśmy herbatę w dzbanku z kurkumą i jak był wrzątek zalany, no to niestety pękł kubek i wylało się nam w spiżarni to, bo akurat tam przygotowywaliśmy sobie te rzeczy, a tam podłoga już była zrobiona wcześniej, żeby utwardzała się pod kuchnię. No i taki minus, że cała ta kurkuma wżarła się w ten mikrocement, w ten lakier, no i był taki żółtawy nalot na tym, więc ja to musiałem zeszlifować, tego się niczym nie dało zczyścić, musiałem zeszlifować i polakierować jeszcze raz i już jest ok. Także no, podejrzewam, że jakby gdzieś takie coś się stało, kurkuma jest takim barwnikiem dosyć specyficznym, że myślę, że to na wielu podłogach by się tak stało. A poza tym nie robiliśmy innych eksperymentów, bo szkoda.
Jeśli gdzieś tam coś by upadło, tak jak garnek czy coś, to garnek niestety jeszcze na mnie upadł, niestety. Więc oby nam nie upadł. Nie chcemy tego próbować. Myślę, że będzie jakieś wgniecenie dosyć mocne. Gdzieś jakiś widelec czy coś, jak upadnie, to wszystko zależy, jak ostrym końcem, to też będzie taka mała dziurka, bo też nam się gdzieś tam takie coś przydarzyło. Co do samej podłogi, jeszcze, to ona jest bardzo przyjemna w dotyku. Myślałem, że będzie to gorzej, bo tak jakby się chodzi po betonie, ale tutaj jest fajnie pod nogą. Nie jest to tak jak po panelu, ale też nie jest to tak jak na płytkach, na gresie, więc ta podłoga jest tak wypośrodkowana trochę. Przyjemna, nawet w zimę, gdzieś tam jak jest wyłączone to ogrzewanie, to nie jest tak, że tam ziębi bardzo mocno stopy. Także to też jest taki plus tego. W kotłowni gdzieś tam jeszcze, pamiętam, nie używałem tego dodatku 3K i tam była bardzo mocno uczęszczana ta podłoga, świeżo po zrobieniu. No i tam są takie delikatne zabrudzenia, takie plamy troszeczkę. I no bym musiał po prostu jakąś mocniejszą chemią spróbować to zczyścić albo wyszlifować delikatnie, polakierować jeszcze raz, bo tam mówię, nie było tego dodatku utwardzającego. Drugi raz byśmy się na pewno zdecydowali na taką samą podłogę. Super sprawa. Jeśli chodzi tutaj też o nagrzewanie tej posadzki, to też super, bo bardzo ciepła się robi w zimę, jak tu słońce pada. Na nią rozchodzi się też po całości to ciepło. Gdzieś tam w porównaniu do paneli, na przykład winylowych, spotkałem się z taką opinią, że jak są takie duże przeszklenia, to panele mogą się powyginać od takiego mocnego nasłonecznienia. Więc tym bardziej ta podłoga tutaj zdaje egzamin. W razie tutaj jeszcze jakichś tam zmian w przyszłości, to nawet możemy położyć sobie jeszcze jedną warstwę tego mikrocementu, bo tu mamy zapas na tej listwie. Tak samo gdzieś tam przy pozostałych oknach i przy progu na wejściu. Także tutaj jest dobre 3-4 mm zapasu, nawet jakby coś tutaj byśmy chcieli wymieniać z tą podłogą, ale myślę, że nie będziemy. Efekt, tak jak widzicie, no są takie różne ślady, ale zależało nam na takiej jednolitej tej podłodze, nie jakiejś barwionej. I no efekt nam się podoba. Jeśli też chodzi też o ten lakier, to, bo nie wiem, czy tam już mówiłem, teraz bym zrobił ten lakier trochę lepszy, jest Turbo się chyba nazywa. Myślę, że drugi raz bym się bardziej przyłożył do wyszlifowania tej posadzki. Robiłem to papierem ściernym o gradacji 80 bodajże. 80 i 100 używałem, tak. Teraz bym przerzucił się na takie ostrza diamentowe, też o takiej gradacji, bo widzę, że to lepiej. Ja tą maszynę wypożyczyłem, więc też taka druga była. Myślałem, że tamto będzie trochę za mocne, ale dałoby lepszy efekt tego wyszlifowania. No i ten lakier też bym inny zrobił, bo by wtedy była bardzo gładka powierzchnia i myślę, że to by jeszcze lepiej, lepiej by się myło tą podłogę. Co jeszcze z takich rzeczy? Na pewno jak się dzieli pomieszczenia na mniejsze, żeby za jednym razem nie robić, to ja tutaj zrobiłem kuchnię. Później za jakiś czas robiłem salon i wyjechałem delikatnie lakierem na tamtą stronę polakierowaną i widać delikatne ślady tutaj na brzegu od tak jak szedł wałek, więc to też jest mieszany ten lakier. Może było jakiegoś składnika trochę inaczej to wsiąkło i tu już jest taki ślad, można powiedzieć, więc albo to lakierować wszystko naraz najlepiej. Albo tutaj uważać, żeby gdzieś tam nie wyjechać z tym na drugą stronę. I tak samo przed lakierowaniem drugi raz matowiłem sobie papierem 220 bodajże na żyrafie, tak. 220 papier.
żeby gdzieś jakieś tam fafoły, co się poprzyklejały, gdzieś tam nie były na tym, ale no, poza tym jesteśmy bardzo zadowoleni z tej podłogi. Ma jakieś niedoskonałości, ale liczyliśmy się z tym, że robimy to sami i coś może wyjść nie tak. No jest to dużo zaoszczędzonych pieniędzy, jeśli chodzi o samą robociznę, bo to no nie jest tanie do zrobienia, więc zaryzykowaliśmy i tak jak było w filmie, tam kosztowała na zona około tych 10 tysięcy, więc nawet myślę, dobrych paneli bym winylowych za to nie kupił. Na pewno byśmy zrobili drugi raz taką podłogę, tylko może bardziej bym się postarał, żeby to jakiś lepszy efekt dało, ale poza tym no, na pewno byśmy zrobili. Także dziękuję bardzo, zapraszam na kolejne filmy.